Cześć, witajcie na kanale Warsztatu Jakuba. Dzisiaj troszkę inna wideo recenzja. Najpierw zacznę od podsumowania. Opowiem Wam o moim zdaniu na temat tej piły, o moich wrażeniach po jej użytkowaniu przez około tydzień, a na koniec będzie materiał z samego cięcia, z pracy tą pilarką. A więc jest to piła spalinowa firmy Parkside, model PBKS53A1. W zestawie z tą piłą otrzymujemy dwa zbiorniki, znaczy pojemniki, jedną buteleczkę na domieszanie paliwa z olejem, no i drugą butelkę z olejem do smarowania łańcucha. Około pół litra z tego co pamiętam. No i dodatkowo oczywiście osłona na prowadnicę, na łańcuch, klucz do tej pilarki oraz nauszniki, słuchawki ochronne, które na pewno się przydadzą, i okulary ochronne regulowane. Także fajnie, że o tym pomyśleli. Po rozpakowaniu z pudełka prowadnica, łańcuch już są wstępnie zamontowane. Musimy tylko uzupełnić pilarkę mięszanką, olejem do smarowania łańcucha. No i możemy działać. Tutaj wstępnie na pewno była testowana ta pilarka, ponieważ z pustego baku zbiornika na paliwo, tego tutaj, wydobywał się zapach benzyny. Ok, no i główne, najważniejsze w końcu pytanie, czy ją polecam, czy nie i co o niej sądzę. A więc tak, jest to cena pilarki około 380 zł. A więc wiadomo, za taką cenę, za około 300, wy możemy kupić typowego Chińczyka. Tutaj mamy jeszcze właśnie w tym zestawie okulary, słuchawki, no to wiadomo, takie słuchawki z 20 zł kosztują, okulary 10 zł, tam pojemniczki i tak dalej. A więc cena samej i tak by wychodziła około 300 zł. Producent tej pilarki to Szepach, a ściśle mówiąc, to wyprodukował Szepach. Nie Kompernas, także nie wiem, jakby było z serwisem czy z gwarancją w tym przypadku. No i w tej cenie mamy pilarkę z długą prowadnicą, czyli prowadnica 45 cm. Wiadomo, tam centymetr czy dwa może będzie mniej, jeżeli wbije nam się ten grzebień tutaj ochronny. I tak jak mówię, długa prowadnica, to jest plus, prowadnica firmowa, firmy Oregon. Wiadomo, dobra firma, łańcuch też również firmowy, firmy Oregon. Łańcuch jest typu pełne dłuto, czyli z tego co wiem, jest to łańcuch przeznaczony bardziej dla profesjonalistów. Trudniej się go może ostrzy, ale lepiej się nim pracuje. Łańcuch taki stosowany jest zazwyczaj do pilarek o dużej mocy. Tutaj jak chodzi o moc, pilarka ma 2,7 konia mechanicznego, także podchodzi już pod 3 konie mechaniczne, czyli to dosyć do wymagających prac w gospodarstwie domowym. Myślę, że taka moc jest, świetnie się będzie nadawać. Łańcuch z podziałką 325, czyli pilnik, ewentualny pilnik do tego to 4,8 mm. Dalej co mamy? Tutaj olej wlewu, zbiornik wlew oleju, olej wlewu, wlew oleju tutaj mamy do smarowania pilarki łańcucha. Tutaj starter standardowo. Zbiornik na paliwo, na mięszankę. Ssanie mamy tego typu, tutaj wyciągamy pompkę paliwa tutaj. No i włącznik, wyłącznik piły. Z drugiej strony, jak widać, łańcuch widać jest za bardzo poluzowany, tutaj już opadł. Regulacja naciągu łańcucha następuje za pomocą oczywiście tego pokrętła, tutaj na śrubokręt płaski. Najpierw musimy poluzować te dwie nakrętki. Nie dzieje się to wszystko, nie damy rady tego zrobić oczywiście bez klucza, nie dzieje się to wszystko za pomocą pokrętła jak w Husqvarnie, czy tam w Stilu, czy w niektórych innych jeszcze markach.
Tylko musimy mieć kluczyk ze sobą, no i odkręcać, dokręcać i tak dalej. O tyle może wygodniej, że ta regula naciąg łańcucha możemy sterować tutaj tą śrubką, a nie jest ona umieszczona tutaj w tym miejscu, bo by było nam trudniej tym kluczem operować. No, u góry standardowo hamulec bezpieczeństwa, wszystko jest z nim ok, działa należycie. Uchwyt, system antywibracyjny, tak podaje instrukcja, rzeczywiście jest on tutaj trochę, widać, jest to rozłożone osobno, ten uchwyt, widać, że pracuje trochę niezależnie od tej części silnika z prowadnicą, także to akurat może nie jest tutaj najgorsze. Otwór do filtra powietrza oczywiście tutaj u góry. Tak wygląda filtr. Oczywiście, o, widzimy, mimo wszystko, tego nie widziałem wcześniej, mimo wszystko jest tutaj w środku, nie wiem czy to będzie widać, dostał się to brud. Tak być oczywiście nie powinno. Na tym jest uszczelka jakaś taka, nie wiem, widzimy, to jest sytuacja raczej niedopuszczalna. Nie wiem czy to ja to źle założyłem, czy wystąpiła tu jakaś nieszczelność. Oczywiście to trzeba usunąć ten syf stamtąd, ponieważ jeżeli dostanie nam się jakiś grubszy paproch do cylindra, porysamy sobie od wewnątrz cylinder, no i to już jest. No w tym przypadku to zwykła reklamacja, no ale wie. Ale to już mamy piłę załatwioną, no trzeba by szlifować wewnątrz cylinder, co raczej w tym przypadku nie jest opłacalne, albo no na pewno no nie każdy sobie coś takiego wykona sam. A więc na pewno chcecie wiedzieć, czy ta pilarka się od razu popsuła, czy się od razu nie popsuła po moich testach, po mojej pracy nią. Trochę nią popracowałem, chciałem tam dębowe drewno, no dosyć u mnie popracowała, wrzucę potem filmik. No i po tym tygodniu z nią pracy mogę stwierdzić, że no nic się na razie z nią nie stało, nie popsuła się. Nic tu nie uległo uszkodzeniu jakiejś awarii, także to jest na plus, chociaż tutaj wlot do gaźnika, no już te zabrudzenia mówią nam, jakby miało się coś stać niedługo, ale no jak do tej pory nic się nie stało z nią, chociaż pewnie się coś niedługo stanie, jeżeli nie uszczelnię tego połączenia filtra z gaźnikiem. Okej, a więc to jest plus, naprawdę trochę popracowała, jak na te wszystkie testy. Trochę popracowała, nic nie stało, porównując ze zwykłym Chińczykiem, bo z taką pilarką raczej trzeba porównywać to ze względu na cenę, no to naprawdę nic się nie działo. Kiedyś kupiłem innego zwykłego Chińczyka, od razu tutaj ten starter, sznurek mi się rozleciał, nie wracało, nie odbijało to z powrotem, ta rączka się uksyła plastikowa i w ogóle jakieś takie mankamenty były, jak chodzi o wykonanie. Te części zewnętrzne, po prostu się to coś tam z nimi działo, kruszyło, blokowało się, nie całym silnikiem, tylko z tym całym tutaj mechanizmem, manipulatorami. To się działo u mnie w przypadku chińskiej piły, typowego takiego Chińczyka najtańszego. Tutaj, no i w przypadku najtańszego Chińczyka jeszcze nie będziemy mieli firmowego łańcucha Oregon, ani prowadnicy. A tutaj to mamy. Plus 3-letnia gwarancja, która na pewno jakoś tam zostanie rozpatrzona, a nie w przypadku jak niektórych serwisów produkujących, naprawiających właśnie Chińczyki, którzy po prostu odsyłają to i mówią, że tak ma być. Okej, a więc to są plusy. Cena, firmowy łańcuch, firmowa prowadnica. Tydzień pracowała sobie, coś tam dzień po dniu. Oczywiście od razu nie powinniśmy tam na duże jakieś dużych zadań dla takiej pilarki szykować. No silnik musi się dotrzeć, tak jak każdy. Na początku delikatnie. No i to są plusy. Natomiast
przejdźmy do, jak, no jak chodzi o moc, no to na pewno te ponad dwa konie mechaniczne tam ma, no. Ciąć tnie, wiadomo, tutaj jak chodzi o cięcie, no to nie tyle moc. Najpierw musimy zacząć od naprawdę ostrego łańcucha. Jeżeli łańcuch nie będzie ostry, także nawet najmocniejsza piła nam nic nie zrobi. Prowadnica będzie się grzać, łańcuch też, będą lecieć pył zamiast trocin. Cięcie na pewno nie będzie efektywne, także tu przede wszystkim, żeby był łańcuch ostry, dopiero potem silnik. No tutaj na pewno ponad dwa konie mechaniczne ma. No i dobra. No i teraz minusy. A więc tak. 117 dB głośność. Tutaj słuchawki są naprawdę potrzebne. Są piły, co mają więcej, po 122, po 122 i tak dalej decybeli. Nawet naprawdę praca z nimi to już muszą być słuchawki, chyba że jednorazowo coś sobie utniemy i kończymy. Ale popracować kilkadziesiąt minut to już, czy kilka godzin przy jakimś tam naszym zadaniu w lesie, to już musimy mieć nauszniki, bo inaczej po prostu się nie da. No. Więcej niż jeden dzień nie wytrzymamy, bo sobie uszkodzimy słuch. Dalej, waga tej pilarki. Tutaj w instrukcji jest napisane razem ze sprzętem tnącym, bez paliwa, 6,8 kg. A więc ta pilarka jest naprawdę ciężka. Naprawdę, jeżeli coś mamy już, jakieś klocki drewna pod nogami i mamy je pociąć, no to jeszcze. Ale jeżeli mamy latać z tą pilarką po działce i ciąć tu to, manewrować dosyć z nią, to naprawdę nasze ręce nam osłabną i zemdleją. Przynajmniej tak było, omdleją nam dłonie, ręce, tak było barki, tak było w moim przypadku. Ale możemy oczywiście założyć, że jestem bardzo słaby fizycznie i tak dalej. Także jak chodzi o to, no to już może zależy od użytkownika. Dla jednego to będzie lekka w sam raz, dla drugiego ciężka. Dla mnie jest ciężko. Do kolejnego minusa możemy zaliczyć to, że nie mamy tutaj regulacji jakimś pokrętłem, tylko musimy luzować, używać klucza. Tutaj pod pilarką nigdzie nie ma schowka na klucz. Nie ma. Dlatego no to trochę bardziej to czyni właśnie do prac domowych tą maszynę. Tutaj na początku, kiedy wlałem olej, ten biologiczny olej, czy eko, czy bio, jak to się tam nazywa w zestawie do smarowania łańcucha, to wyciekało tu właśnie olej, kapało. Po cięciu kapał po prostu na chodnik, czy po prostu kapał z pilarki. No teraz wlałem już kilka razy swój olej, inny olej. Nie zauważyłem, żeby tutaj coś się działo, żeby wyciekał. Także to trzeba jeszcze bacznie przyobserwować. Także minusów nie ma za wiele. Na pewno waga czyni z tej pilarki bardziej taką pilarkę do prac domowych, do prac sporadycznych, nie do częstych prac w lesie. Teraz wrzucam Wam filmik, jak go na tnie, żebyście sobie zobaczyli. No i zostawcie łapkę w górę pod filmem, bo wspieracie wtedy mój kanał. Poszerzacie zasięg filmiku. No i ja Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Cześć.